Po hymnie. Witam na uroczystości ślubowania po raz pierwszy. Wszystkich zaproszonych gości, dyrekcję, nauczycieli, rodziców, uczniów na starszych, a przede wszystkim pierwszaków, którzy dziś staną się pełnoprawnymi uczniami szkoły podstawowej im. Jana Pawłowskiego w Dobyszycach. Przed Państwem krótkie przedstawienie przygotowane przez bohaterów dzisiejszego dnia oraz ich wychowawców. Dziś kolegów pozna czas. Powiedz, jak na imię masz. Nie znam ciebie, nie znasz mnie. Zaraz przestawimy się. Ja znam ciebie, ty mnie znasz. Wiem już, jak na imię masz. Skoro już poznałem cię, chciałbym z tobą bawić się. Jeśli coś powiedzieć chcesz, palce w to ugryzniesz. Pani mówi cicho, ja te zwyczaje każdy zna. Nasze klasie każdy kąt, pamięć uczy to nie błąd. Różmy są kąciki w niej, można bawić się, że hej. Thank you.
czas i od dzisiaj każdy z was obowiązki wielkie ma. I kto temu radę da? To jest chyba oczywiste, że w dniu takim uroczystym prezent dam każdemu z was. Ale dam go tylko raz. Sprawię o to, byście byli pracowici w każdej chwili. Jak pracować wciąż będziecie, dużo w szkole osiągniecie. Hejże, hejże, ha, fajnie będzie, że ha, ha.
Chyba się wszyscy ze mną zgodzą, że wierszaki były wspaniałe. Umieją pięknie recytować wiersze, śpiewać piosenki. Wiedzą, co to jest ślubowanie, więc mogą za chwilę złożyć uroczystą przysięgę i zostać wpasowanymi na uczniów naszej szkoły. Zapraszam więc wszystkich na oficjalną część naszej uroczystości. Proszę pana dyrektora Stanisława Pietrzyka o zabranie głosu i odebranie ślubowania. Thank you.
Jestem małym Polakiem, kocham swoją ojczyznę. Jestem małym Polakiem i kocham swoją ojczyznę. Przyrzekam uczyć się pilnie. Przyrzekam. Przyrzekam być dobrym kolegą i przyjacielem zwierząt. Przyrzekam. Przyrzekam swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Nie sprawiała
kiedyś mile wspominać ten czas spędzony w klasie pierwszej na początku, a później w kolejnej klasie. Drodzy rodzice, życzę Wam również z całego serca dużo, dużo satysfakcji z tego, że macie takie wspaniałe dzieci. Jest nam niezmiernie miło, że będziemy pracować wspólnie i będziemy też mieć satysfakcję, że możemy przysłużyć się do tego, aby wyrosli wspaniali Polacy. Dziękuję Ci. Wszystko źle. Pierwszej klasy, uśmiech słońca, kolorowe lastry i ten wieczór, który starszy
widzę, że jesteście zachwyceni nowymi prezentami. Jesteście już uczniami. Byłam zachwycona waszym występem. Chciałam podziękować pani wychowawczyniom za przygotowanie dzieci i panu Sławkowi, którego muzyka jest zawsze urzekająca, aranżacje wspaniałe, a wy, kochani, macie niewyobrażalne talenty. A szczególnie dziękujemy dzisiaj Julii, która tak pięknie wystąpiła pomimo kremy. Widzę, że będę miała współpracować w Szkole Teatrzyku. Pięknie śpiewacie, pięknie recytujecie. Życzę wam, żebyście się w naszej szkole czuli wspaniale. Dziękuję. Spocznij.